A więc swoiste poskryptum, posłowie, należałoby tu wspomnieć o takiej rzeczy, a mianowicie to czujnik, który jest oczywiście z tej strony, tak zwany czujnik nacisku pedałów, o którym była już mowa, również nie jest podłączony. Oczywiście tylko i wyłącznie w moim przypadku. Ty zrobisz tak, jak uważasz. Jak widać, przewód jest po prostu zakręcony i zaizolowany. Nie jest to podłączone. Czujnik ten również nie jest mi po prostu potrzebny. Dlaczego? Ano dlatego, że ja używam całkowicie silnika elektrycznego i w żadnym wypadku nie jestem zainteresowany jakimś dłuższym pedałowaniem i po prostu w związku z tym nie wykorzystam tej funkcji. Jest to informacja dla wszystkich osób, którzy raczej będą po prostu wykorzystywać ten rowerek, tak jak ja, jako skuter. Jedyne, co warto przypomnieć, to wiadomo, aby zacząć jazdę od pedałowania wstępnego, aby nie ruszać z samego silnika. No i ostatnią taką pozycją, o której należałoby wspomnieć, to są te nakrętki na szprychach. U mnie wszystkie są dokręcone. Dokręca się je z tej strony, patrząc od strony zasilania silnika, dokręca się je w ten sposób. Trzeba to zrobić z wyczuciem. Kiedy po prostu poczujesz opór, nie dokręcaj dalej. Dlaczego je trzeba dokręcić? Okazało się tuż po zakupie tego całego kitu, tego zestawu, które zawiera również właśnie koło z silnikiem, że one były niedokręcone. Nie jedna była właściwie prawie w ogóle nie zakręcona. Co to powoduje? Kiedy silnik rusza, silnik, prawda? On się obraca w tę stronę. W tym momencie pcha tą szprychę do góry. I kiedy one są niedokręcone, gdyby ktoś stał z boku, normalnie będzie widział cały ruszający się silnik, który pcha szprychy do wnętrza koła i oczywiście przebija nam oponę od wewnątrz. Tak zdarzyło się mi i dlatego mówię o tym, że jeżeli po zakupie tego kitu zauważysz, że te nakrętki są luźne, niedokręcone, po prostu dokręć je z wyczuciem, aż poczujesz opór, więcej nie dokręcaj, żeby nie przekręcić pintu. Wypadałoby to jeszcze jakoś zakleić na jakiś super glue czy coś takiego. Ja tego nie robiłem, na razie zostawiłem to tak jak jest. Myślę, że to wystarczy. Koło nie jest już przebijane i opona, przepraszam, nie jest już przebijana i działa to wszystko prawidłowo. Mówię o tym, ponieważ jeżeli to mi się przydarzyło, to znaczy, że wielu konsumentów, wielu klientów po prostu, którzy zakupili tego typu zestawy do samodzielnego złożenia, mogą o tym nie wiedzieć i będą zmuszeni bardzo często zmieniać dętkę, pomimo że mają ochronę zewnętrzną, taką jaką pokazywałem po prostu w pierwszych dwóch chyba filmach tej serii filmów. I to by było chyba wszystko tytułem zakończenia, uzupełnienia ku przestrodze wszystkich, którzy będą po prostu składali swoje rowery elektryczne. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie zapomnisz o subskrypcji.